Wyjmij je! Wow! Zazwyczaj ktoś je dla mnie kroi. Oczywiście. Dla mnie to chleb powszedni. Gdzie jest to miejsce? Bingo! Kroimy! Ha! Ha! Hej! Uważaj! Cała się kleje. Mam teraz inne rzeczy na głowie. Jak zjedzenie tego arbuza. Idealnie dojrzały. Och! No nic. Zobaczmy. Ach! Rany! Przepraszam. Ha, ha! O! Nic nie zostało. Co zrobić z tym wielkim kawałkiem? Nie mogę od tak go zjeść. Zaraz! Mama spakowała mi lunch! Użyję go do dekoracji. Czasem pomysły wypadają z pudełka do lunchu. Polejcie arbuza jogurtem. Ile tylko chcecie. Rozprowadźcie go. Teraz użyjcie owoców. Przyozdóbcie go jak chcecie. Kawałki łatwiej będzie jeść. Jak ty to wymyśliłaś? Młotek? Dołączam do gry. Rozwalmy tego arbuza. Ha! Lexi, nie! Coś ty zrobiła. Zadziałało? Przepraszam, że panią opryskałam. Przyjmie pani przeprosiny? Trochę owoców nie zaszkodzi. Wygrywasz, Lizzie? Pieniądze nie pomogły. Halo? Gotowa? Tada! To pieniądze? Uwielbiam złoty kolor. O! Chcę jeszcze jedno. I jeszcze jedno. Wow! W co zamienić to jajko? Wykorzystam staromodny sposób. Na razie użyję białka. Wystarczy kropla. Idealnie. Zrobię takich kilka. Prawie koniec. Teraz pora na żółtko. Uwierzcie mi, będzie super. Gotowe. Patrz na moje jajka, Lexi. Czyż nie są słodkie? Co? Ja też mam więcej jajek, widzisz? Hej, chyba miałam gdzieś tutaj grosik. Gotowi? Powielmy to. Abrakadabra. Bum, bum. Masz. Grosz? Dzięki. Zobaczmy. Co? Gdzie moje złote jajka? To się nie dzieje. O, szkoda. Skoro go nie używasz. Masz. Weź tyle, ile chcesz. Och, obie wygrywacie, dobrze? W końcu sharing is caring. Super! Dacie sobie z tym radę? Całkiem niezłe. Nie, jestem młodszy, więc zaczynam. Dzięki, babciu. Piękna kolba kukurydzy. O, smacznego, wnusiu. Na pewno jest soczysta i smaczna. Te liście tylko mi przeszkadzają. Widzę, że wiesz, co robisz. Pewnie. Odważę się. Kroimy! Jeszcze raz! Idealnie! Najlepsza kukurydza na świecie! A teraz ją podgrzeję. Lubię, jak jest dobrze przyrządzona. O tak! Aż się przyrumieniła! Voilà! Teraz ostatni, ale bardzo ważny krok. Uchwyty do kukurydzy! I odrobina słodkiego syropu. Nie za dużo. Po prostu lekko ją skropimy. Tylko spójrzcie na tę pychotę. Poczekaj z tym. Jeszcze muszę przyrządzić swoją. Nie wiem, co mam z tym zrobić. To chyba nawet nie jest jadalne. Chyba, że... wykorzystam swój babciny spryt. Wgłębienia będą przypominać ziarenka. Wystarczy stworzyć odpowiedni wzór. Mam już linie poziome. Teraz czas na pionowe. Jeszcze jedna. Trzeba je mocno wepchnąć. A teraz można usunąć patyczki. Tada!
Najpierw rozwałkowujemy masę. Potem można ją położyć i dodać żółtą kukurydzę. Ostrożnie umieść zieloną modelinę na górze. I wygładź palcami. Gotowe! Wspaniała, czyż nie? Dobrze nam poszło, prawda? Uwielbiam kukurydzę! I mam ochotę na coś słodkiego! Zdecydowanie mi smakuje! To jak jedzenie deseru na kolację! Ale ta też wygląda nieźle! Chyba nie tak miało być! Fuj! To nie dla mnie! Wygrałeś, Jared! Wiem! Uda się następnym razem, babciu! Co dalej? Pyszny i słodki cukierek! O! To będzie ciekawe! Moje ulubione! Owocowe zawijańce! Co? One są najlepsze! A czerwony to mój ulubiony smak! Że co? Wyglądają super, prawda? Całkiem zabawnie. Och, no dalej. Aaaa! Nie mogę otworzyć. Chyba nigdy tego nie spróbuję. O, babciu, daj to. Coś sobie nie radzę. Ja to zrobię. O, jakie kolorowe. No dobrze, niech będzie. I co teraz? Mam po prostu... O! Sprawdzę tutaj. Czemu te cyferki są takie małe? Połączenie też jest kiepskie. No i co? Mam. Halo? Tak? Potrzebuję pomocy. Oczywiście. Owocowe zawijańce. Po prostu mam to zjeść? Wow! Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy. Czas zrobić coś ciekawego. To jest bardzo zdrowe. Będzie z tego pyszny veggie wrap. O! Mogłabym zjeść takich 100. Nie. Ja chyba oszalałem. Został jeszcze jeden. Yeah. O tak. Aha. Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Zawijaniec w zawijańcu. Genialne. Wygląda jak cukiereczek. Fu, pachnie raczej kiepsko. Lody? Wszyscy je lubią, prawda? Jedna wielka gałka wystarczy. O tak, to jest to. A teraz je zawinę. Zewnętrzne brzegi do środka. O, czyż to nie urocze? Wygląda jak mały pierożek. Ach, chyba już skończyłem. Babciu? O nie! Wszystko zjadłam! Wygląda pysznie. Jeden talerz jest pusty? Co się stało? Ojejku! Chyba muszę jej wybaczyć. Mam chociaż jeden smakołyk. Wygląda dobrze. Rewelacja! Znów wygrywasz, Jared! Wuhu! Wiedziałem, że to będzie hit! Zakręćcie kołem konkursu jednorożca! Do dzieła! Okej! To będzie ekstra! Zacznę od tej butelki z napojem! Muszę ją otworzyć! Au! Co jest grane? Mówiłaś coś? Hej! Upsi! To moja wina! Pora opróżnić butelki. A teraz żelatyna. Jak bez niej zrobić żelki? Po podgrzaniu jej w mikrofalówce dodam żelki. Dorzucę cukierki i patyczki i wrzucę do zamrażarki. Patrzcie na to żelkowe arcydzieło. Wyszło świetnie. Matthew, jak mogłaś mnie tak potraktować? Uff, wyluzuj, Tina. Jicha! Co? Nie miałam czasu, żeby cokolwiek zrobić. Chwila, chyba dam radę zrobić coś z tym misiem. Dalej, pompko, musisz pomóc mi wygrać. Tak, zadziałało, tak jak myślałam. Gotowe.
Co my tu mamy? Nie potrafię zdecydować. Oboje dostajecie punkt. Jo! Ło! Tak, jesteśmy ekstra. Nie mogę się doczekać, aż go spróbuję. Wygląda pysznie. Pora wziąć gryza. O, racja. Wypełniłam go powietrzem. Ciężka sprawa. Chcesz trochę mojego? Nie, dzięki. Cały dzień tak będzie flirtował z tym koniem? Dość tego. Pora wziąć sprawy w swoje ręce. Co to? Nie wiedzieliście? Kolejne wyzwanie to mleko. Mleko? No jasne. Przez cały czas się na nas gapiło. I co ja mam niby zrobić z mlekiem? Okej, wydaje mi się, że moje obliczenia są prawidłowe. Mam odczynnik, mleko i szklankę. Co za dziwak. O, pyszne to mleczne martini. Hej, kieliszek do martini. Mam genialny pomysł. Okej, zanurzę brzeg kieliszka w białej czekoladzie. Następnie utopię go w posypce. Patrzcie, jak przywierają. Tyle powinno wystarczyć. Postawię go. Teraz pozostaje już tylko wlać mleko. Popatrzcie. Tak, działa tak, jak chciałam. Znaczy, zaplanowałam. Mleczny tęczowy drink. Idealny na to wyzwanie. Taka ilość mleka powinna być idealna. Pora na odczynnik. Czas minął, moi jednorożcowi zawodnicy. O nie, nie wyrobiłem się. Oto moje dzieło, panie jednorożcu. Podoba się? Okej, przyjrzyjmy się waszym pracom. Nie ma wątpliwości. Wygrywa Tina i jej tęczowy efekt. Wygrałam! Jestem na prowadzeniu. Jest piękny, Tina. Mogę spróbować? Jasne. Dzięki. Zobaczmy. O, wow! Chcesz spróbować mojego? Raczej nie, dzięki. Pora na kolejną rundę. Mam tu ogromny popyt. Jo! Niesamowite. Pierwszy raz takie widzę. Nie wierzę. To deszcz popyt. Daj mi to. Wszystkie są moje. Popyt? Serio? Wygląda na to, że Tina dobrze się bawi. Przyłączę się. Popyt. Już wiem. Znów sięgnę po zaufane żelki. Do tej pory mnie nie zawiodły. Okej, wsypię je do wgłębień. Użyję suszarki do włosów, żeby je podgrzać. Och, lubię patrzeć, jak się rozpuszczają. Fajnie to wygląda. Gotowe, żelki się rozpuściły i idealnie wypełniły popyt. Masa stężała, a to oznacza, że można wyjąć już moje dzieło. Tada! Jestem zadowolony z efektu. Jak ci idzie, Tina? O, chyba wpadła w króliczą norę. Czy raczej norę jednorożca? Sprawdźmy, czy ją z niej wyciągnę. Tina! Nie widzisz, że jestem zajęta? Przeszkadzasz. I koniec czasu. Zrobiłem popyt w kształcie żelkowego misia. Co to jest? Tina nic nie zrobiła? Tina! Popyt! Cóż, tę rundę wygrywa Matthew! Tak, zdobyłem kolejny punkt. W końcu spróbuję mojego miśka. Pyszny popyt. To znaczy miś. Hej, daj mi to! Nigdy takiego nie widziałam. Och, uwielbiam popyt. Tina, to nie. Nieważne. Okidoki, teraz będzie wybuchowo. Powodzenia! Popcorn, tak? O, mój jest już gotowy. A mój jeszcze nie. Ale te ziarenka wyglądają ładnie. No cóż. To moja ulubiona przekąska. Chwila. Wygląda smacznie. Ale może być jeszcze lepszy. O tak, czas na podróż do Doliny Smaków. Sól jest tu konieczna, ale nie za dużo. Idealnie. No może jeszcze troszkę i już. Jared, ile tej soli? Ale pycha! Nie! Okej. Nie będę żałował. Okej, to moje kulinarne arcydzieło. Och, już wiem. Nikt nie gotuje tak jak babcia. Zobaczycie, będzie słodko. Muszę się tylko przygotować. Podgrzewamy patelnię. Dodam kapkę mojego sekretnego składnika. Okej, a teraz najważniejsza część. Dobrej zabawy, ziarenka. Prawie zapomniałam. Muszę jeszcze wlać trochę wody. Idealnie. Teraz niech dzieje się magia. Posłuchajcie, jak skwierczy. O, co za cudowny dźwięk. Wygląda, jakby ziarenka miały tam imprezę. A czekolada już się roztopiła.
Spójrzcie na to! Niebo w gębie! To mi się podoba! Tylko popatrzcie! O, tak! Zobaczymy, co jej bardziej zasmakuje! Wygram! Ale emocje! Co to ma być? Okej... Ble! Sama sól! Dobra, to jest bardziej obiecujące. Brawo, babciu! Ojejciu, naprawdę wygrałam! Kolejne wyzwanie! Tak jest, pączek! Do roboty! O, kocham pączki! Lepiej odłożę to na miejsce! Do roboty! Tak jest! No dobrze, musi być tu coś, czego mógłbym użyć. Moja chuchla! Nie, nie tego szukałem. Banan? Nie, to też się nie przyda. Haha, mi wystarczy tylko trochę tych płatków. Unicorn Fruity Loops są najlepsze. Tak, czas na moc jednorożca. Hajja! Nieźle! Przeozdobię go tak, żeby przypominał pączka z jego pyszczka. Wykorzystam majonez. Fuj, co ta Tina ma w głowie? Tak jest! Oto pączek, z którego mogę być dumna. Rany! Biorę się do roboty! Łatwo będzie ją pobić! Dobrze, że mam te wielkie słodycze! I sosierkę! Tym razem zamiast sosu są w niej słodycze! Tak! Wygląda świetnie! Teraz je rozpuszczę! Super! I wlewam powstałą ciecz do formy! Czas na inne kolory! Jednorożce potrzebują tęczy! Okej, wypełnione! Zastygły, więc mogę je wyciągnąć z formy! Och, urocze! Wrzucę je do kolejnej formy! Zrobię to ze wszystkimi i wypełnię formę żelatyną. Jak tylko stężeje, można kroić. Och, patrzcie! To dopiero pączek! Tina, co o tym myślisz? Zazdrosna? Ach, ty i te twoje durne żelki! Wiedziałem, zazdrościsz! Nieważne! Na pewno tym razem wygram! Dobrze, pora na werdykt. Zobaczmy, czy to majonez? Ohyda! O, ten pełen jest słodyczy i żelatyny. Nikogo nie zdziwi, jeśli powiem, że wygrywa Matthew! Teraz to ja prowadzę! Oto kolejne wyzwanie! Do dzieła! A co? Coś jest niejasne? Upieczcie tort! Użyjcie gofrów, jeśli chcecie! Okej! I o to chodzi! Potrzebuję jedynie tych gofrów i bitej śmietany. Co jest? Puste opakowanie? Jak to możliwe? Wow! Chyba niepotrzebnie ją wcześniej podjadałaś. Całe szczęście, że wszędzie podróżuję z przenośną gofrownicą. Dzięki niej zrobię kolorowe gofry. Gotowe! Zużyłem wszystkie kolory. Pora na smażenie. Dołożę kilka warstw bitej śmietany i gotowe. Dodam jeszcze trochę tu, na górze. Tak, ładna spirala. To wygląda naprawdę nieźle. O, może powinienem dodać truskawkę. Idealnie. Można by to jeszcze okrasić owocami, bo dlaczego nie? O ja! Patrzcie, jaką smakowitą wieżę stworzył. Moja wygląda żałośnie. Co za paskudztwo. I co ja teraz zrobię? Hej, wiem! Tina, jeszcze nie odpadłaś. Być może nigdy nie stworzę podobnej wieży z gofrów. Miałam gdzieś mój uroczy tort z jednorożcem. Gotowi na ostatnią ocenę? Oboje wygrywacie! Tak! Mogę dodać sobie kolejny punkt. Wiedziałam, że to zadziała. Wieża z gofrów smakuje nawet lepiej niż wygląda. Cieszę się twoim szczęściem. Mogę spróbować tortu? Co? O nie, nie. Myślę, że nie jest zbyt dobry. Och, daj spokój. Udajesz skromno. Daj gryza. Matthew, nie! Spokojnie, nie zjem za dużo. Nie! Auć! To podróba! Gniotek! Oszukiwałaś? Oszustka? Kodeks jednorożców na to nie zezwala! Tracisz punkt! To nie fair! Mówiłam, że nie możesz spróbować! Które z tych wyzwań chcielibyście powtórzyć? Napiszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie podzielić się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco!